Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym wojowniku na W55 i będziemy rozmawiać sobie głównie o przygodomacie, dlatego że jak sami możecie zauważyć, mamy ten przygodomat wypełniony praktycznie po same brzegi i w związku z tym w ciągu ostatnich dni naszła mnie taka dygresja, czy aby na pewno najlepszym rozwiązaniem, najbardziej optymalnym dla tego wojownika będzie zużywanie całości tego przygodomatu na poziomie 393, bo jeżeli śledzicie moje inne serie, inne postacie, to wiecie, że ja zawsze staram się w tym podziemiu zrobić tak, żeby jak najszybciej wbić ten przygodomat na poziom 15, wtedy on nam codziennie daje takie 20, powiedzmy, bonusowe, gratisowe 20 punktów awanturniczości, no i ona się tak odkłada, a my na poziomie 393 sobie to, co się odłożyło, odbieramy, no bo wtedy jest ten peak expa i wtedy dostajemy ze wszystkiego tego expa najwięcej, no ale jeszcze nigdy nie byłem w sytuacji, żeby właśnie nawet na tym poziomie 393 mieć ten przygodomat w całości uzupełniony, no a teraz jesteśmy na wojowniku poziom 381 i jak widzicie wygląda on tak jak wygląda, tak więc właśnie dlatego będę się chciał dzisiaj z wami podzielić pewnymi pomysłami, które mi przyszły do głowy, ale zaraz to wszystko wam opowiem. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, co wy byście na moim miejscu zrobili, no i generalnie co wy uważacie, że będzie bardziej korzystne, ale to za chwilkę na spokojnie, bo muszę wam wytłumaczyć, o co mi w ogóle chodzi. Dobra, więc może na wstępie, co tutaj na tym wojowniku się pozmieniało, no bo jednak nie oszukujmy się, ostatnio był ten potężny odcinek z klikania lochów, wymieniliśmy sobie runki, znaleźliśmy maksymalne, tutaj w samej broni z 30% wskoczyła nam 60%, więc naprawdę w ostatnim odcinku z wojownika zrobiliśmy ogromny progres, bardzo dużo lochów tutaj poklikałem, bardzo dużo leveli wbiłem, no i wbiliśmy chyba 374 level i postanowiłem, że już zaczynamy stop tych lochów, ubiłem ten Esteros, czyli to co chciałem zrobić, ubiłem tutaj tego 10 w 13 piętrze i po prostu stwierdziłem, że 374 level i tak od 375 miałem to robić, więc zastopowałem te lożki i tyle. Także tutaj już 7 leveli z samego, no powiedzmy, klikania awki nam wpadło. No i właśnie, tak naprawdę no tyle teraz, jeżeli chodzi o jakiś większy progres na tym wojowniku. Mamy stopowanie lochów, więc no nic tutaj za bardzo się nie będzie działo. Ciężko będzie jakiś content z tego wojownika wycisnąć. Najbliższa rzecz, która powiedzmy, że zbliża się już wielkimi krokami, to będzie wymiana gemów. I to będzie na pewno bardzo fajne, bo jak sami widzicie, teraz na tym wojowniku mamy gemy z kopalni 10, więc one są naprawdę bardzo słabiutkie. Po tej wymianie run na maksymalne wskoczyliśmy tam raz na jakiś czas do top 30, no ale teraz znowu spadliśmy na pozycję 54, więc no te gemiki są naprawdę, naprawdę bardzo słabe i tutaj w tym PvP bardzo przez to odstajemy. No ale właśnie, to są gemy z 10 kopalni, my w tym momencie już mamy kopalnię 21 i buduje nam się kopalnia 22. Ja tutaj planuję wbić sobie tą 25, żeby już na spokojnie móc wydobywać i rozbudowywać tą kopalnię i wtedy sobie po prostu te gemy wymienię. To będzie różnica 15 poziomów kopalni, więc no dostaniemy dużego boosta i myślę, że wtedy już na stałe w tym top 30, a może nawet w jakimś top 15 tym wojownikiem na tym serwerze zagościmy. No tutaj też jest problematyczne, że na przykład jak nam się kopalnia buduje w tym momencie, dostaniemy misję, żeby wydobyć kryształ, no to no niestety jest słabo, bo musimy albo tą kopalnię skipować, albo anulować, żeby nie stracić tej misji dnia, także po prostu chcę jak najszybciej tą 25 dobić i wtedy mieć to już z głowy, więc to będzie taka najbliższa rzecz, która, no powiedzmy, która się zadzieje ciekawsza na tym wojowniku. No a tak to generalnie robimy codzienne czynności i nic tutaj ciekawego się nie wydarza, że tak powiem. Co jeszcze do na przykład portalu, bo to też wam w sumie pozapisywałem. Tutaj mamy już, jak widzicie, ostatni chyba, tak? To jest 5, 10 na 10, dokładnie. To już jest w ogóle ostatni portal. Sporo tych portali wam pozapisywałem, jak widzicie. Troszkę nam popadało, no ale to wszystko dzięki temu, że wymieniliśmy te runki, no to 30% więcej w broni naprawdę dużo dało, więc możemy pooglądać. Tu głównie są takie dobitki, no bo ten wojownik jeszcze z tymi gemami, które mam w tym momencie, no nie jest za mocny w tych portalach, tu w ogóle nie ma co się oszukiwać, zresztą zaraz wam powiem dokładnie, o co mi chodzi. Dokładnie, tutaj jakaś dobitka, to był 18 września, 23 września, teraz mamy zwiadowcę znowu, no właśnie, z tymi zwiadowcami też no było troszkę problemów, że tak powiem, no ale tu ładny kryt na koniec, udało się go ubić. Teraz mamy rogatą wiedźmę, rogata wiedźma to był mak, więc no, no jakoś powiedzmy poszło. Teraz jest ziomek śmierci, a tu nam się pokazuje rogata wiedźma, okej, z tymi portalami tu widzę, że się coś buguje, no ale trudno, dobra, lecimy dalej. No i mamy pożeracza dusz na sam koniec, czyli zwiadowcę.
wywiadowca i teraz nam został już ostatni portal. Wiadomo, że no, tak jak ta wymiana gemów tak naprawdę pomoże nam tylko w PvP, no bo lochów teraz nie robimy na tym wojowniku, więc to jest jedyny powód, żeby ta postać była po prostu silniejsza. Tak samo no te portale, niby mi się nie powinno śpieszyć, żeby jak najszybciej te portale zrobić, no ale mimo wszystko pamiętamy, że tutaj jeszcze nie mamy tego Jęzognixa złapanego, więc no wypadałoby już to zrobić. Już mamy Rozpira na 200, Pirodliszkę na 200, już tu Smoki się zbliża do 200, no i wypadałoby w końcu jego złapać, no ale jest bardzo ciężko, dlatego że jak możecie zauważyć, 15 października oczywiście, czyli 3 dni temu, no i w ciągu ostatnich 2 dni, bo dzisiaj jeszcze nie biłem, zrobiliśmy 0% progresu w tym portalu. No jest bardzo, no ciężko jest, nie ma co się oszukiwać. Dzisiaj jeszcze nie klikam, bo jeszcze nie zrobiłem awki i tam innych czynności, wiadomo, no ale tak czy inaczej mieliśmy, no mamy 100% cały czas, nie? Więc 0 progresu, to jest mag, potrafi nas naprawdę ściągnąć na 2-3 hity takie mocne, krytyczne, no a my jako wojownik nie bijemy tutaj za dużo, tak. Także no nie wiem w ogóle, czy mi się uda go zrobić do wymiany tych gemów, tak szczerze mówiąc. Zobaczę, jak to będzie dalej szło, no ale ten progres jest taki mizerny, że no nie jest ten wojownik wybitny, nie? Jeżeli chodzi o lochy, jeżeli chodzi właśnie o te portale. No i właśnie, w związku z tymi lochami, w związku z tym, że ja tutaj bardzo szybko miałem ten przygodomat na poziomie 15 i właśnie z tym, że ten wojownik no w lochach sobie radzi dość cienko, więc nie ma co się oszukiwać, długo tu levelowaliśmy i długo będziemy levelować aż do tego 375, na teraz to 100 lochów, więc tym bardziej, no to ten przygodomat tak nam się odkładał, no i jak widzicie mamy już maksa. I teraz tak, jeżeli chodzi o poziom 393, no to tak jak wam wspomniałem, jest wtedy ten peak expa, wtedy dostajemy ze wszystkiego tego expa najwięcej, więc jak miałem tu, nie wiem, jakieś 1000 tego przygodomatu odłożone, w sensie tych punktów awanturniczości z 1300, no to sobie to odbieraliśmy i było spoko. Natomiast mając odłożone 2000, to jest, no, nie wiem, czy nie nawet i może cały level, to nie, ale gdzieś 3/4 levela, coś takiego, no na pewno bardzo, bardzo dużo. No i teraz wiecie, poziom 393 pig expa, my tutaj chcielibyśmy jak najwięcej wycisnąć z tego piku, czyli tutaj sobie robić awkę przez kilka dni chociaż, tutaj sobie wiecie, robić arenki i tam wszystkie czynności, odbierać akademię, no a jak odbierzemy całość tego przygodomatu, to praktycznie cały ten level stracimy, po chwili zlecimy na poziom 394 i to już będzie spadek, to już będzie powiedzmy tendencja spadkowa z tym expem i będziemy ciągle lecieć w dół z każdym kolejnym levelem i mniej tego expa dostać ze wszystkiego. To oczywiście są grosze, no ale przez to właśnie zacząłem się zastanawiać, czy na pewno chcę zmarnować cały ten level, który mogę tutaj sobie wbijać właśnie awką i tak dalej, na odbieranie misji z przygodomatu, zwłaszcza że przygodomat daje nam misje uśrednione, czyli tutaj nie da się wybrać, że na przykład, nie wiem, odbieramy sobie misję tylko na expa, albo tylko na golda, albo coś takiego, tylko on nam daje misje uśrednione i to na pewno wyjdzie gorzej, niż jak wybieramy tutaj sobie ręcznie misję na expa. I dlatego zacząłem się zastanawiać, w ogóle teraz tak, jutro już będę miał 2004 powiedzmy w tym przygodomacie, więc już dzisiaj muszę raz tutaj sobie kliknąć, żeby mi się nie marnowało. To pierwsza sprawa. I tak naprawdę wczoraj na streamie jedna osoba wpadła na taki pomysł, żeby odbierać oczywiście teraz codziennie, żeby się nie marnowało, tak jak mówię. Jak mamy tutaj level z kalendarza, czyli no tak naprawdę za 2 dni, to dobijać sobie kolejny level właśnie tym przygodomatem, czyli teraz będzie mi brakowało do levela około 200 milionów expa, coś takiego, jak już będę oczywiście po awce, tak więc najlepiej sobie wbić tym przygodomatem ten 382, no i potem level z kalendarza da mi 383, nie? To też zyskamy dzięki temu więcej expa, no bo teraz jeszcze z każdym kolejnym levelem aż do poziomu 393 wymagany exp na kolejny poziom nam rośnie, nie? Więc robić sobie coś takiego, ja teraz może kliknę, żeby to już było powiedzmy z głowy, zobaczymy w ogóle ile tutaj takie jedno kliknięcie nam da, zeskipujemy, o zobaczcie, 100 milionów expa, więc całkiem sporo, 45 milionów golda, no właśnie, no ale troszkę nam zeszło tego, więc na razie się może odkładać z powrotem. No i to, co ja wam mówiłem, teraz po prostu się wstrzymujemy, tutaj będziemy codziennie 20 tych punktów awanturniczości dostawać, jeżeli nam będzie brakować, a będzie nam troszeczkę z tego co liczyłem, do tego 382 levela, to sobie też odbierzemy, wbijemy ten level, potem za 20 dni jak znowu nam będzie brakać, to znowu sobie troszkę tego przygodomatu odbierzemy, no i na tym 390 w górę już będę chciał zużyć całość, zobaczymy jak to zrobię.
Może zrobię coś takiego, żeby na przykład, nie wiem, machnąć sobie, no zostawić, nie wiem, z 1000 w tym przygodomacie na ten pik, czyli ten poziom 393 albo jakieś 1500, a resztę sobie jakoś tam zużyć troszkę wcześniej. Nie mam pojęcia, możecie mi dawać znać. Uważam, że to z tym kalendarzem jest bardzo mądre, no bo i tak nam się tutaj by marnowało, więc muszę to odbierać tak czy siak. Sorki, musiałem zrobić cięcie, bo mnie tutaj w gardle coś zaczęło drapać, więc tak jak mówię, jeżeli chodzi o ten kalendarz, to jest na pewno bardzo mądre, żeby dobijać ten level właśnie przygodomatem, żeby jeszcze więcej expa zgarniać za odebranie tego poziomu z kalendarza. No ale co wy byście zrobili właśnie już na tym etapie 390 w górę? Czy to, co nam tu zostanie w całości odebrać na tym 393 poziomie, czy może, tak jak mówię, zostawić sobie troszkę mniej na ten 393 poziom, a odebrać troszkę wcześniej? No i tak będziemy cały czas, no ten poziom między 390 a 393 to i tak jest cały czas ta górka expa, powiedzmy, więc czy aby na pewno będzie to no dobre, nie? Czy aby na pewno będzie to korzystne? Po prostu dajcie znać, co wy myślicie w komentarzu. Ja coś takiego póki co będę się starał robić. No teraz dostaliśmy 100 milionów expa. Ja tutaj, jak sobie śledzę tego wojownika, to na ten moment dostaję dziennie około 200 milionów expa ze wszystkiego. Więc jak dzisiaj jeszcze... A okej, to może level wbijemy, nie? To przez to, że odebraliśmy te 100 milionów z przygodomatu, to możliwe, że nam się uda level samą mawką wbić jutro. Także no wtedy już byśmy mieli na spokojnie ten 383 właśnie z kalendarza. No ale za 20 dni przed kolejnym levelem znowu byśmy to musieli zrobić, albo tutaj prędzej nam się to uzupełni po prostu do maksa i tak będziemy musieli zaraz kliknąć, więc dawajcie znać, nie? Dawajcie znać, co wy o tym sądzicie i możecie pisać jakieś swoje propozycje w komentarzu, co wy byście zrobili, albo co wy generalnie na ten temat sądzicie. Chyba tyle, chyba się już powtarzam, także nie ma co. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Taki krótszy odcinek, no ale coś trzeba nagrywać, więc piszcie w komentarzu, tak jak mówię, zostawiajcie suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piątym komentarzu oraz opisie. No i możecie oczywiście, nie wiem czy mówiłem, chyba nie, kciuka w górę. Przede wszystkim kciuka w górę zostawiać, pamiętajcie o tym wszystko. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!